Zanim zaczniemy, to chcę ogłosić, że jeśli dziś do końca tego dnia wbijecie na naszego Discorda, link macie w opisie, to dla każdego nowego członka jest do odebrania ranga pro. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Mistrzowskie Bitwy i dziś zaczynamy bitewką gracza N52 na czołgu T110E4 na mapie Hellada. Losowanie z dziewiątkami, a więc dosyć w sumie fajne, no takie jak zwykle losuje dziesiątki, czyli po prostu po dwie dziewiątki na drużynę. I generalnie sama E4 jest to czołg, który w sumie mógłby się sprawdzić na tą mapę, ponieważ nie ma tu walki na jakichś niesamowitych dystansach, a celność nie jest jakaś genialna w tym dziale, ale również pamiętajmy, że mamy wielki garnek na wieży, który może nam utrudnić nieco odbijanie, ale zobaczymy, jak w tej bitwie ten gracz sobie z tym problemem poradzi. Na samym początku ładny strzał w grilla 15, proszę bardzo, 728 z haeczka wchodzi i teraz spróbujemy podjechać tutaj tą górką, ale jak widać tu jest 50B, drugi 50B to jest chyba Pluton, tak, to jest Pluton tych AMX-ów 50B i je na początku trzeba zlikwidować. Proszę bardzo, pierwszy 50B, mamy załadowanego haeczka, ale go raczej teraz nie wykorzystamy. Moglibyśmy zajechać teoretycznie tego 50B od boku i wtedy w niego strzelić z haeczka, ale no póki co nie jest to możliwe, ponieważ są one ustawione w takich miejscach, że raczej się ich specjalnie objechać nie da, ale właśnie teraz Godzilla to próbuje, ależ piękny strzał za 999 jeszcze z uszkodzonym magazynem amunicji. No właśnie ten AMX się obrócił po prostu, żeby być przodem do Godzilli, a wtedy my mu pięknie od boku walnęliśmy haeczka. Teraz wyjedzie głupio Skoda, nie będzie taka głupia, no nie jest głupia, proszę bardzo, nie wyjechała. Jest grille 15, jest Waffentrager i to w niego oddamy następny nasz strzał. Trafiamy na spokojnie, 809 HP mu zabieramy, już ponad 3000 uszkodzeń. A co robi grill? Wyjeżdża na pełnej prędkości, jedzie, strzela w nas, odbija się, a my mu pięknie z haeczka, ale on włącza ten swój tam pancerz reaktywny, czy tam jak się to nazywa, i uwaga, teraz włącza również materiał eksploatacyjny, kalibrację celownika, nie wiadomo po co i nie wiadomo dlaczego, pewnie mu się przez przypadek włączył, albo dlatego, że chciał w kogoś strzelić jadąc po prostu, no chciał po prostu w kogoś strzelić będąc w ruchu, a my tymczasem pięknie zadajemy następny strzał, kończymy gorilla, proszę bardzo, zabraliśmy mu całe HP, które on posiadał i teraz uwaga, fałka jest tam z lewej strony, ale ona na razie nie będzie stanowić dla nas specjalnego zagrożenia. Za to jest Waffentrager, którego pięknie kończymy z APK, pięknie ładujemy już APK, żeby pewnie go wykończyć, bo jeszcze hajek mógłby wejść w działo za niepełne. Zostało dwóch przeciwników na trzech naszych właśnie sojuszników i teraz trzeba będzie poczekać, aż albo ta fałka wyjedzie, albo ta eseta jeszcze z drugiej strony może teoretycznie wyjechać. No i robi to na początku fałka i uwaga, teraz proszę bardzo, jest eseta z tyłu, ale jest również fałka i co teraz? Celujemy w garnek. O, w tej pozycji możemy trafić, ale niestety tylko uszkadzamy tam przyrząd obserwacyjny, ale jest ta eseta i to jest dużo lepszy cel, ponieważ nie jest aż tak ustawiona pod tym, tylko prosto na nas jedzie i w sumie mogłaby nas zniszczyć, ponieważ ma prawie o 1000 więcej HP, ale myślę, że dostajemy wsparcie od naszego jedynego pozostałego sojusznika w F-fale 215B. Teraz zeskakujemy z górki. Oj, i może być problem, bo jest fałka oraz jest eseta i pyk, ładnie. I co teraz? No niestety fałka nas przebija, pewnie w garnek. I teraz, no powinien nam ten FV pomóc, ale on tam gdzieś kampi, nie wiadomo dlaczego. Powinniśmy teraz strzelić w tą fałkę i przebić, inaczej jesteśmy zgubieni. No przebijamy, ale i tak raczej już tutaj nic nie zrobimy, mimo nawet, że ta fałka
pałka się od nas odbija, to proszę bardzo, jedzie S100. I teraz, proszę Państwa, jeszcze jeden ładny strzał, C681, jest na hita, Eseta zdejmuje FV-a i to jest bardzo duży problem, ponieważ jeszcze są punkty, które mogą nam bardzo mocno przeszkodzić. Przyjeżdża Eseta i zdejmujemy V-kę, a więc już teraz praktycznie się to rozstrzygnie między nami a Esetą. Już raczej tutaj, chociaż może i punkty rzeczywiście, nie, przeciwnicy wydaje się, że już na spokojnie mogą na te punkty wygrać. Pyk, raz strzelamy w tą Esetę, no i mamy 8000 uszkodzeń, ale wydaje się, że tutaj już jest to nie do uratowania, bitwa jest przegrana, ponieważ no niestety tutaj punkty przeciwnicy zachowali w lepszym stanie, my później tą bazę zajęliśmy, no i proszę Państwa, jeszcze Eseta jest na jeden strzał, może zdążymy? Tak, zdążymy, proszę Państwa, zdążymy, Eseta się kontuje, nie wiadomo po co, nie wiadomo dlaczego, pięknie, zajmujemy Esetę i nie wiadomo w jaki sposób wygrywamy tą bitwę z 9000 uszkodzeń, naprawdę powiem wam, że świetny wynik i to jeszcze, no, byliśmy samemu na dwóch, zobaczmy, naprawdę tutaj nasza drużyna nie spisała się dobrze, a już naprawdę tutaj drużyna przeciwna, widzimy, bardzo dobrze się spisała, jak na oczywiście typową drużynę na dziesiątkę. Proszę Państwa, boty i to właśnie pod znakiem botów będzie nasza druga bitewka w tym odcinku, gracza Xuan Yangling, jakiegoś chińskiego gracza, właśnie na botach na czołgu P43 bis. Jak możecie zauważyć, jest to mapa na Yukonie, czyli na mapie, na której obok starożytnych piramid oraz Hellady właśnie gracze rozgrywają najwięcej bardzo, bardzo dobrych bitew, które nadają się na przykład właśnie na serię Mistrzowskie Bitwy. A jeśli wy macie jakąś bardzo dobrą bitewkę, to nie zapominajcie, że seria Wasze Bitwy nadal trwa i możecie tam na spokojnie przesłać swoją powtórkę. Oczywiście adres e-mail macie w opisie. A my, proszę Państwa, tutaj cały czas jesteśmy, no jak mogliście się spodziewać, jeszcze ta bitwa się nie skończyła i dalej tu jesteśmy na Yukonie przy czołgu P43 bis na botach. Losowanie, jak widzicie, niestety na piątki, a więc no tutaj no widać, że jakoś specjalnie dużo to się ten gracz nie musiał wysilać, ponieważ no te boty po prostu stoją, a jeszcze jak są niskimi tierami, to już w ogóle po prostu, ale mam już 755 uszkodzeń, praktycznie ciągle strzelamy, w ogóle pocisk nie musi w lufie czekać na wystrzelenie, bo jak tylko się załaduje, to od razu posyłamy go w kierunku naszych przeciwników i proszę Państwa, zaraz będzie pierwszy frag, rozjeni już nie zdobędziemy, no ale trudno, wjeżdża tok 2, w toku 2 bardzo często są boty, nie wiadomo dlaczego WG tak ustawiło, żeby bardzo często się spotykało toga 2, jeśli już spotyka się jakąś premkę 6 tieru i jest nią bot, to zwykle jest to właśnie toguś, ale proszę Państwa, teraz odbijamy się od typa 58, ale również tam widzimy przyrząd obserwacyjny zepsuty, a strzeliśmy w kadłub, ciekawe naprawdę, ale jest tam leopard i wyjeżdża bez sensu, stoi sobie, ale my go niestety nie trafiamy. Oj, jest wielki worek z HP, tok 2, nim się zaraz zajmiemy, bo tutaj jest jeszcze, pamiętamy, ten leopard i ten typ. Ładnie tym razem już w niego strzelamy, jeszcze mu zabijamy jakiegoś członka załogi, proszę bardzo, jest toguś, jest wielki worek z HP, już pięknie jeden strzał mu zadajemy i co teraz, zostajemy niestety 2 na 4, czy w drużynie przeciwnej jest jakiś gracz, tak, chyba jest w tym leopardzie, a u nas wiadomo, jest po jednym graczu w drużynie, reszta to niestety boty, ale pojawia się toguś i co teraz, proszę Państwa, niestety chyba toguś nas wystrzela, ale uwaga, ponieważ no co robi teraz toguś, niepotrzebnie się tak obrócił, Tiger131 zadaje mu jeden strzał, my mu zadajemy drugi i zdejmujemy właśnie togusia, mam już prawie 3000 uszkodzeń, pięknie raz
KW1. Teraz trzeba zdjąć tego gracza w leopardzie przede wszystkim. On się tam od nas, widzimy, odbija. Uwaga, może nas zaraz teraz skończyć. Jak tylko przeładuje ten swój karabinek, zostajemy samemu na trzech. Zdejmujemy leoparda. Bardzo dobrze teraz ruch, że nie próbowaliśmy jakoś się ustawić w ten sposób, żeby zacząć odbijać od niego pociski, tylko po prostu, żeby go jak najszybciej zniszczyć. Teraz, proszę bardzo, zadajemy jeszcze jeden strzał temu typowi 58. Jak on chociaż raz nas przebije, to może być mały problem. No ale właśnie, boty nabierają się na takie sidescrapy i inne takie, po prostu jak mogą strzelać, to strzelają. No bo to jednak boty mimo wszystko. Tymczasem, co robi KW1? To jest bardzo dobre pytanie. No teraz powinien gdzieś tu być, ale go nie ma. Typ 58 też specjalnie skory do walki nie jest. No właśnie, KW1, proszę bardzo, pojawia się, przychodzi. I co teraz? Czy... Ojojoj, tam chyba się za bardzo skontowaliśmy, ale dobrze, KW1 strzelić w nas na szczęście nie zdążył. I teraz zdejmujemy go, ponieważ jest dla nas na jeden strzał. No i proszę bardzo, mamy już 4 fragi, więc będzie medal specjalisty. Co z tego, że na botach? Zaraz tutaj będziemy mieli 4000 uszkodzeń, a to nawet jak na boty jest dosyć spore osiągnięcie. Teraz, proszę państwa, właśnie P43 bis jest czołgiem dosyć dobrym do walki 1 na wielu, ponieważ posiada działo, które może zadawać dużo uszkodzeń, a nie strzela jakoś specjalnie szybko, a to się mimo wszystko przydaje, to żeby działo było bardziej nakierowane na alfę, a nie na przeładowanie, jeśli walczymy, powiedzmy, jednym czołgiem na wielu przeciwników. Tymczasem bardzo łatwo porobiliśmy typa 58, wbijamy 5 fraga, 4000 uszkodzeń na 6 piesze, to nawet jak na boty jest naprawdę dobry wynik. Proszę bardzo, mamy jakiś awatar, widać, że to nie jest jakieś specjalnie konto rozwinięte. Nie wiem, nie mogę tutaj włączyć, czasami są takie bugi. No, w takim razie lecimy dalej. Następna powtórka na dziś pochodzi od gracza o niku Kenryu10. To jest znowu jakieś chińsko-koreańsko-japońskie, nie wiem, jakieś serwery azjatyckie. W każdym razie jest to bitwa na jednym z moich ulubionych czołgów swoją drogą w całej grze, czyli na 6-tierowym M6. Losowanie z 7-kami na mapie Canyon. Zwróćcie uwagę na to, że tutaj no ta przeciwna drużyna no, na zbyt dobrych graczy nie wygląda, ponieważ są to jest dużo kont takich playerów, że w ogóle mają nick player ileś tam, czyli no właściwie nie mają niku, mają takie jakieś takie awatary, no takie nie za bardzo, no więc wydawałoby się, że nie będzie trudnym pokonanie ich, aczkolwiek tutaj będzie naprawdę fajny wynik wykręcony. Na samym początku oddajemy fajne strzały we wrogów pojawiających się tutaj, gdzie my jesteśmy, czyli koło bazy B oraz tam do bazy A. Również oddajemy te strzały, ponieważ tam jest duża kampa, kampi Tankenstein, kampi tam VK28 kampiła na początku, kampi Sturer Emil i nie tylko. I proszę państwa, właśnie teraz tym Emilem się zajmujemy. Następne ładne strzały, mamy już 1500 uszkodzeń, a więc naprawdę dobrze. I teraz prosto w jarzmo, działa bardzo ładnie. Ale okej, pora, żeby nieco dodać emocji temu komentarzowi. W takim razie, uwaga, teraz piękny strzał, oddajemy w Tankensteina, ładujemy, tam jakiś jeszcze pojazd przeciwnika, najprawdopodobniej Tiger 1, zajeżdża nas od boku, co zrobi? Oddajemy następny strzał i teraz, proszę państwa, czy będzie niesamowity pocisk, pięknie wpakowany znowu u bok Tankensteina. Tankenstein nie wie, co się dzieje, zagubił się w sytuacji, my cały czas klikamy w lewy przycisk myszy, żeby tylko strzelić naszego przeciwnika. No i proszę państwa, teraz Fałka goni ją nasz stokowy Tiger, ale tam również jest wrogi Tiger, aczkolwiek on tam już jest na ogrysku. I proszę państwa, Tankenstein stoi skontowany. I co teraz? Wychylimy się, on się od nas odbija z golda. I proszę państwa, raz, piękny strzał, genialny strzał. I teraz
drugi pocisk, chyba że to nie był Golf, tylko pociski H. Jeśli on ma to działo, które zadaje po 310, to wtedy odbija się od nas z HE-ka, co jest no nieco bardziej mimo wszystko prawdopodobne. Teraz uwaga, jeszcze jeden strzał znowu się odbija od nas, a my pięknie, przepięknie go niszczymy. Jest 29 i uwaga, teraz niesamowity, będzie strzał w bok, jest! Piękny strzał, niesamowity bok, dobra, koniec tego bardzo nie wiadomo jakiego komentarza. Tak to można przy meczach sportowych komentować, ale nie przy bitwach, ponieważ tutaj są jeszcze większe emocje. Jedziemy na 29, uwaga, proszę Państwa, liczy teraz, będzie piękny strzał, a jest, obrócony tyłem, idealnie podpalamy go, coś niesamowitego, proszę Państwa, on nie ma gaśnicy, nie ugasi się i proszę Państwa, 4000 uszkodzeń, 3 fragi, coś niesamowitego, jak rozwalamy absolutnie wszystko, mamy 800 zablokowanych uszkodzeń, proszę Państwa, na pewno niesamowita bitwa, proszę bardzo, medal, duży kaliber, zobaczmy jeszcze jak obie drużyny się sprawiły, no tutaj zdecydowanie lepiej nasza drużyna od drużyny przeciwnej, właśnie przez to, że wiadomo, my tutaj zadaliśmy bardzo dużo uszkodzeń, ale również drużyna przeciwna nie jakoś bardzo, bardzo źle. I proszę Państwa, ostatnia powtórka na dziś jest w wykonaniu gracza Addictivo Animixie 50B w czołgu francuskim 10 tieru. Tak zresztą wiecie na pewno, jest to magazynek, wyróżnia się tym, że jest on papierowy i strasznie duży, ale również ma naprawdę bardzo dobrą mobilność. Na samym początku oddajemy no nawet ładny magazynek w ISA 7. Teraz proszę bardzo, T1, T57, przepraszam, Heavy, raz, IS-4, 2 i trzecia pestka pójdzie w Hori, proszę bardzo, 3. Mamy już 1800 uszkodzeń, co no wiadomo, jesteśmy magazynkiem, więc możemy szybko zrobić dużo damage'a. Jest drugi Hori, proszę Państwa, plutonowy, tamtego, w którego strzeliliśmy, teraz będzie się chciał zemścić. My tu gramy w plutonie z Kranwagnem z kolei. Teraz, proszę Państwa, wyjedziemy, czy też nie wyjedziemy? Uwaga, raz, dwa. I nie 3, bo się schował T57 Heavy. Teraz przeładowujemy cały magazynek. Proszę bardzo, jest tam Heavy, jest tam nieco bliżej Isek 4 oraz Badger. I to na właśnie Isku 4 oraz Badgerze się skupimy. Będzie jedna pestka pewnie kończąca w Isa 4. Tak, raz. Jest, wyjeżdża Hori, ależ tutaj się pojawił po prostu, no nie wiadomo skąd, ale znowu ładne strzały oddajemy, mamy już 3,5 tysiąca uszkodzeń, a jest mniej więcej połowa bitwy, no więc no zrobiliśmy mimo wszystko dosyć sporo, zwykle to w drugiej części bitwy się robi więcej damage'a, a więc jest Hori, troszkę niemądrze wyjechał, bo on nas tam widział, tylko proszę Państwa, dobijamy go bardzo ładnie z Golda, teraz pyk jeszcze w Badgera, teraz czy ten Badger nas porobi, ależ jedziemy na niego troszkę nierozsądnie tutaj w ten sposób stanęliśmy, bo jest tam no właśnie Badger oraz Heavy, trochę dalej, pyk w Badgera raz, pyk w Heavy 2, tam grill kończy Badgera i pyk w Heavy 3, mam już 5,5 tysiąca ponad uszkodzeń. Teraz popychamy naszego plutonowego, co tu się dzieje, proszę Państwa? Coś tutaj tak średnio troszkę się zrozumiał ten gracz ze swoim plutonowym, ale jest M6J, następny magazynek na magazynku, który zadaje po 300 uszkodzeń na strzał, raz, dwa i tym razem już wchodzi pięknie z haeczka jeszcze i trzy, proszę bardzo, jeszcze, ależ ładnie z pożarem praktycznie go skończyliśmy, no może jeszcze nie do końca, ponieważ nasz plutonowy dobił tegoż nieszczęsnego Jocha, aczkolwiek naprawdę dobry
wynik moim zdaniem 6788 uszkodzeń. No naprawdę tutaj dobra bitwa, co nasza drużyna zrobiła, coś czy nic, no coś tam zrobiła, szczególnie nasz plutonowy. No drużyna przeciwna też na pewno nie odwaliła jakiejś totalnej, beznadziejnej bitwy. No więc ja już się z wami żegnam. Jeśli macie jakieś fajne powtórki, to możecie je przesyłać, znajdą one się w serii Wasze Bitwy, nie mylić z tą serią Mistrzowskie Bitwy. Nie zapominajcie też o tym, że jeśli do końca dnia dzisiejszego wbijecie na naszego Discorda, to każdy nowy użytkownik może odebrać rangę pro. Do widzenia.